trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Błachut dla portalu IndieCage.pl. Dzisiaj z nami nowy nabytek kategorii ciężkiej organizacji UFC. Łukasz Brzeski, witam serdecznie. Siemanko, cześć, witaj. Przede wszystkim ogromne gratulacje, Łukasz, no bo spełniłeś pewnie jedno ze swoich największych marzeń sportowych. Tak, bardzo ci dziękuję. No, to jednak coś wielkiego dla mnie. No ale opowiadaj od początku, bo trochę zamieszania przed tą walką było. Najpierw wypadł przeciwnik pierwotny, Lorenzo Hood, potem był Potter, ale byłeś już w Stanach, również wypadł z tej walki, przesunięty o kolejne 2 tygodnie. Jak to wszystko wpłynęło na twoje przygotowania i na jakby takie samopoczucie przed walką? Oj, wiesz co, tak szczerze powiem, no wiesz, wygranych się nie ocenia, no nie, ale jakby miał sam siebie ocenić w tej sytuacji, no to wypadłem dramatycznie, stary. Gdybym przegrał, to bym o tym nie mówił, no nie, ale myślę, że sprawa, o której warto wspomnieć, bo wiesz co, generalnie całe moje przygotowanie do walki to był jeden wielki dramat. Zaczęło się wszystko od tego, to w ogóle się zaczęło, wiesz, jeszcze rok temu, gdzieś tam miałem przygody z złamanym nosem, no nie biłem się od roku, gdzieś w styczniu miałem operację na ten nos został naprawiony, no nie, i odkąd naprawiłem ten nos, to już zaczęło to jakoś tak działać, wracałem spokojnie do zdrowia, przytrafił mi się COVID. COVID, nie przechodziłem COVID-u dramatycznie, ale na bardzo długi okres zabrał mi sporo tlenu i sporo czasu z przygotowań, no nie, jeszcze wtedy się pewnie miałem gdzieś tam bić na Babilonie, potem dopiero wynikła akcja, że będę występował na Dana White Contender Series. Potem zerwałem przyjacielu ACL-a w kolanie, proszę ja ciebie, ale w sumie nic z tym nie zrobiłem do dzisiaj, nie będę tego operował, bo nic tam dramatycznego się z tym nie dzieje, w miarę mam na tyle mięśni, które trzymają mi tą nogę. No i teraz ostatnia przygoda, czyli wiesz co, czyli szczepionka, stary. Przyjąłem szczepienie jakiś czas już temu, i od tamtej pory jakby nie wiem, czy co się dzieje. Chodziłem do kardiologów, chodziłem do pulmonologów z tym. Tak naprawdę nie wiem do końca, co jest grane do teraz aż, bo cały czas mam podwyższone tętno spoczynkowe i jak się to męczę, to tętno dużo, dużo wolniej spada. No nie, teraz już jest dużo lepiej niż było, ale dziwi mnie, że wiesz, mimo że taki długi okres minął od tej szczepionki, to cały czas mi się to utrzymuje. No i dołożyło się do tego jeszcze to oczywiście, że widzisz, miałem jakąś presję na sobie nałożoną, złożoną, składającą się z tego generalnie, że miałem walkę z Lorenzo, byłem do tego jakoś tam przygotowany, mimo że dawno się nie biłem. No co, lot 20-21 godzin do USA, potem powrót, najpierw na pre-shootsy, czyli na zdjęcia do tego Dana White Contender Series, potem po 2 tygodniach lecieliśmy już na walkę z Lorenzo Hoodem, gotowi, no i dowiedzieliśmy się na lotnisku, że przeciwnik wypadł, no i potem z Lorenzem miałem, tak, potem przy drugim locie już miałem się bić z Dylanem, na lotnisku się dowiedziałem, że Dylan albo ktoś z jego teamu ma COVID i Dylan wypadł, przyleciałem do tego Las Vegas, wróciłem kolejnego dnia, no i po 2 tygodniach znowu leciałem, no nie, no i wiesz, ten jet lag to wszystko strasznie, strasznie jednak wpływa na to, jak działasz. No nie? Ja tak naprawdę powiem ci szczerze, że zarówno ja, jak tam nikt z mojego teamu ani jednej nocy dobrze nie przespał. No nie? I zobaczymy teraz, jak tutaj będziemy funkcjonować w tej Polsce. No ale szczerze mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to był mój najgorszy kamp w życiu, jaki mi się zdarzył, bo możecie spytać chłopaków ode mnie, czy tam Szymka Bajora, to ja dramatycznie wyglądałem jeszcze na 2 tygodnie przed walką, no ale postanowiliśmy, że no nie będziemy jaj jakiś robić, bo to jedyna szansa w życiu, no i trzeba spróbować zaryzykować, no i się cieszę, bo się udało, kontrakt jest w kieszeni, no i co, cieszę się, no nie, że mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich przygód przejść, się udało dojść tam, gdzie jestem, nie? No właśnie chciałbym nawiązać do tego, co, o czym już mówiłeś, bo dużo ludzi oglądając tą walkę, a nie znając tego, jak było w tym okresie przygotowawczym, zarzucało, że spompowałeś się po 2 minutach, że nie miałeś cardio. Natomiast ja miałem okazję rozmawiać z Kamilem Zawarskim, który był z tobą w Stanach Zjednoczonych i on mi właśnie opowiedział, że to nie wyglądało najlepiej jeszcze na 3 tygodnie przed walką. Wyglądało dużo gorzej niż faktycznie było już w samych Stanach, więc tak naprawdę
Ty wspiąłeś się na wyżyny swoich możliwości, aby zawalczyć o ten kontrakt, bo tak mówisz, to jest okazja, której się nie przepuszcza, a dużo ludzi po prostu widziało tylko to, że spuchłeś po 2 minutach i pewnie byłeś źle przygotowany w opinii niektórych ludzi. No, zdaję sobie z tego sprawę, ale co, no, w kolejnych walkach pokażę, jak wyglądają moja wydolność i jak wygląda całokształt mojego MMA, nie tylko to właśnie, że się spompowałem po 2 minutach, bo mimo wszystko to widzisz, całokształtem udało mi się wygrać, tam we wszystkich płaszczyznach raczej dominowałem, no i mimo tych braków w tlenie, to udało się jakoś dojechać do końca i skończyć go, nie? Nie no, przede wszystkim byłeś lepszy w każdej płaszczyźnie od swojego rywala, a wydaje mi się, że u samego Dana White'a zapunktowało to, że ty od początku do momentu skończenia cały czas dążyłeś, żeby tą walkę zakończyć. Ciosami chciałeś urwać głowę swojemu rywalowi, za każdym razem to nie było punktowanie, tylko wchodziłeś tam z mocnymi akcjami. Zapaśniczo byłeś lepszy. No, w parterze w końcu zapiąłeś duszenie. Co ciekawe, o to duszenie też chciałbym dopytać, no bo nie miałeś spiętych nóg. To było duszenie za pleców. Oczywiście ręka była odpowiednio przełożona pod szyją. Tam nie było mowy o żadnej naciskówce na szczękę, tylko przełożyłeś odpowiednio pod szyją. Ale czy twój rywal klepał? Bo z mojej perspektywy, jak oglądałem to rano, wydawało mi się, że on chciał zagrać trochę cwaniacko i klepnął raz, bo myślał, że może popuścisz trochę uchwyt. Szczerze powiedziawszy, to ja myślałem, że klepał, ale jak zobaczyłem filmik z tego zajścia, to mi się nie wydaje, żeby klepnął. Nie wydaje mi się, szczerze, nie będę cię kłamał, wydaje mi się, że nie klepał, ale nie ma opcji, żeby wydostał się jakoś z tego. Nawet mimo, że nóg nie miałem spiętych, to ta głowa była, ten przedramię było głęboko włożone. No, nie sięgnąłby za moją rękę. Na 99% to by z tego nie wyszedł. Bardzo w to wątpię. To jest raczej wątpliwa sytuacja, no nie? Nawet jeżeli by mu się gdzieś tam udało wykręcić, to bym to złapał znowu i znowu bym go obijał. Także to raczej była sytuacja bez wyjścia dla niego i uważam, że to by po prostu było przedłużanie jego męki, nawet jeżeli by mu się udało z tego wyjść, no nie? Ale nie będę kłamał, bo no ciężko mi to oceniać, no nie? Albo tak jak mówisz, klepnął raz na cwaniaka, ale wydaje mi się, że złapał się jedną ręką za moje przedramię, jakbyś chciał otworzyć drogę, ale jak to się mówi, nic by to nie dało. No właśnie mi się wydaje, że to tak trochę po cwaniacku zagrał, bo w momencie, kiedy sędzia przerwał, to on się zaraz tłumaczył, że ja nie klepałem, dlaczego ty przerwałeś, ja nie klepałem, więc wydaje mi się, że trochę zdawał sobie sprawę, że to jest mocno już zapięte duszenie i uciekł się do takiej cwaniackiej zagrywki, chociaż no to tylko mi się wydaje, ja tutaj stawiam jakąś tezę, a powiedz mi, w momencie, kiedy sędzia już przerwał ten pojedynek i walka zakończona przed czasem, czy ty już wtedy podejrzewałeś, że możesz otrzymać ten kontrakt? Wiesz co, miałem na to nadzieję, ale powątpiewałem. Znaczy tak, wiedziałem, że w każdej płaszczyźnie byłem lepszy i pokazałem to, co pokazałem, ale bałem się o to, że spojrzy na to moje cardio i nie wiedząc o moich wcześniejszych przygodach, no bo w sumie nikt o tym nie wiedział, no to nie da mi tego kontraktu. Wiele było takich przygód, ale faktycznie pewnie też wiedział o tym, że miałem te loty no i że to była ciężka droga dla mnie mimo wszystko. No i widząc, że dominuję w każdej płaszczyźnie, no dał mi ten kontrakt, prawda? No widziałem, odetchnąłeś z ulgą, ale i byłeś zaskoczony, aż złapałeś się za głowę w momencie, kiedy Dana White powiedział, że chodź tu, zasługujesz na szansę, więc no opowiedz, jakie to jest uczucie, bo tak jak wspominałem już na początku wywiadu, pewnie to spełnienie twoich fajterskich marzeń. Tak, wiesz co, sam stres był przed tym wręczeniem kontraktu był większy niż przed samą walką, szczerze ci powiem, no bo wiesz, do końca nie jesteś pewny, czy to, o co walczyłeś, miało jakiś sens, no ale wiesz, miałem to przekonanie, że zrobiłem, co mogłem, nic więcej bym nie dał rady z siebie wyciągnąć, niczego nie zmieniłbym w tych przygotowaniach, były tak lipne, że w sumie wyciągnąłem z ich tyle, ile się dało, wiesz, w tamtym możliwym momencie, no nie? No i nawet jeżeli bym nie dostał tego kontraktu, to nie mógłbym sobie, wiesz, zarzucać, że mogłem zrobić coś więcej albo coś zmienić, prawda? Powiedz teraz, skoro były te problemy i no, te przygotowania mówisz, że były najgorsze z możliwych, wygrałeś walkę, masz kontrakt w UFC, czy wolałbyś poczekać i ustabilizować trochę formę, być najlepszą wersją siebie i wówczas zadebiutować w UFC, czy po prostu kuć żelazo, póki gorące, jak przyjdzie oferta, to biorę i wchodzę i będę się bił? Nie, wiesz co, już drugi raz nie popełnię tego błędu, bo to było trochę szczęście, co się zdarzyło wczoraj. Teraz chcę wyzdrowieć, mieć całą pewność, że wszystko z moim zdrowiem jest dograne, żeby nikt już właśnie więcej nie powiedział mi, że puchnę po 2 minutach, bo nie wiem, czy widziałeś, ale w innych walkach to ja raczej jestem osobą, która jeżeli dochodzi do drugiej albo trzeciej rundy, to ja zaczynam właśnie dominować w takich rundach, nie? No i wiesz, no i
rzadko się zdarza, że to ja jestem osobą, która ma gorsze kardio w walkach. No nie, tym razem tak wyszło, więc no, zobaczycie jeszcze prawdziwego Brzeskiego. A nie wiem, jakie reakcje, z jakimi reakcjami spotkałeś się tam na miejscu, ale Michael Bisping, który był jednym z komentatorów Dana White Contender Series, ocenił twój występ najgorzej ze wszystkich, którzy dostali kontrakty. Dał mu najniższą notę. Ja miałem wrażenie ogólnie podczas tego komentarza, że trochę gloryfikowali miejscowego zawodnika, mówiąc, że miał dużo mniej na przygotowanie, a lepiej wygląda, ładniej oddycha i tak dalej. Czy ty spotkałeś się z jakimiś opiniami, choćby właśnie Bispinga, czy kogoś innego tam na miejscu odnośnie walki? Wiesz co, nie, tam na miejscu nie, nie spotkałem się z czymś takim. No teraz jak czytam komentarze, to widzę takie komentarze, no ale wiesz, no zdaję sobie sprawę z tego, jak to mogło wyglądać. I tak jestem zadowolony z ogółu tego, jak to wyglądało i wiesz, dałem z siebie wszystko, pokazałem też trochę charakteru i no, bardzo się cieszę, że wyszło jak wyszło, nie? No dobra, w każdym razie ja nie zabieram ci dużo czasu, bo jesteś świeżo po podróży, jeszcze pewnie sporo obowiązków medialnych przed tobą. Gratuluję jeszcze raz, tak jak wspomniałem, tego kontraktu z UFC należy ci się i czekamy na zdrowego, w pełni formy Łukasza Brzeskiego w debiucie w organizacji UFC. Dziękuję ci bardzo, do zobaczenia. Dzięki, trzymaj się.